24. Ja, proszę Państwa, jako dziennikarz no, z dość długim stażem, bo już niedługo będzie 50 lat, jak ja ten fach uprawiam, absolutnie ze zgrozą i przestrachem przyglądałem się tym, które widziałem, bo 21 lat nie było mnie w Polsce, ale tym próbom, które za mojej tutaj już bytności były podejmowane, dlatego że to nie ulega żadnej wątpliwości, były próby podejmowane przez polityków po to, żeby sobie, żeby wziąć pracę za gardło. No. I bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem na początku tego wystąpienia pana profesora Sobczaka, kiedy powiedział, że po u niego nastąpiła ewolucja poglądów, że już doszedł do wniosku, że jednak prawo, te wszystkie zabiegi wokół prawa prasowego, to one są wynikiem czy próbą realizacji interesów polityków. A w interesie rządzących oczywiście wolność wypowiedzi nie jest. No, ona jest w interesie społeczeństwa i nas, dziennikarzy, którzy ten zawód uprawiają. Natomiast politycy najlepiej by się czuli, gdyby istniały jakieś różne formy cenzury. I teraz jest po prostu pytanie o bilans korzyści i strat. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że polskie dziennikarstwo i polskie media w ogromnej części są na fatalnym, moim zdaniem na rozpaczliwym wręcz poziomie, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Tutaj rzucając taką surową ocenę, nie wyłączam kanału, w którym sam pracuję. Też uważam, że on jest pod względem dziennikarskim i pod względem wartości informacyjnym po prostu robi rzeczy bardzo często skandaliczne. I nie ma moim zdaniem tytułu, ani rozgłośni, ani portalu internetowego, który by w Polsce był wolny od potężnych grzechów przeciwko występków, przeciwko jakości i standardom dziennikarstwa. Tym niemniej wydaje mi się, że byłoby o wiele gorzej, gdybyśmy zaczęli próbować reperować to dziennikarstwo przy pomocy jakichś przepisów karnych, prawda? I tutaj panowie, pan prawnik z Gazety Wyborczej no, podał tego przykłady. Otóż ja żyłem 21 lat w kraju, w którym nie ma po prostu żadnego prawa prasowego, a ma ono, ten kraj, w tym kraju jest najlepsza prasa na świecie. No co tu dużo gadać, europejskie gazety nie umywają się do gazet amerykańskich, do New York Timesa, do Wall Street Journal, jakby ktoś chciał na drugim końcu, na drugim biegunie tego szukać. Inaczej jest z tym, z mediami elektronicznymi, bo tu BBC jest po prostu pewnym wzorcem niedościnnym. Ale w Stanach Zjednoczonych nie ma prawa prasowego w ogóle. Co więcej jeszcze, co tam jest? Tam jest zakaz dla rządu, żeby mógł prowadzić działalność medialną na terenie Stanów Zjednoczonych. To są rzeczy, które się w Polsce ludziom w ogóle w głowie nie mieszczą. Głos Ameryki, rządowa rozgłośnia, nie ma prawa nadawać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Kiedy Głos Ameryki sobie zafundował stronę internetową, to zrobiła się awantura w Kongresie w tej sprawie. No więc to po prostu pokazuje poziom zrozumienia, jaką wartością są wolne media, wolność wypowiedzi i jaką wartością jest to, żeby rząd miał jak naj, czy władza jakakolwiek, również samorządowa. Dlatego to, co Jurek powiedział, wydaje mi się, jest absolutnie fundamentalne. Przecież gazety samorządowe to są biuletyny jakieś. To nie są żadne gazety, prawda? Z tego punktu widzenia i one zabijają w gruncie rzeczy tę lokalną prasę,
wydawaną przez jakichś małych wydawców, nie przez koncerny, bo to jest odrębna sprawa, ale one są zabójstwem dla tych ludzi, którzy tam by coś chcieli sami wydawać, prawda? I także mnie się wydaje, że w Polsce brakuje świadomości pogłębionej tego, jaką wartością jest swoboda wypowiedzi i ochrona, po prostu ochrona przy wszystkich błędach, przy niechęci do sprostowań. Znowu w amerykańskiej prasie te największe tytuły mają rubrykę corrections codziennie, gdzie oni sami się przyznają do błędów, przez nikogo nie zmuszani, prawda? Ale to jest, sądzę, nie wiem, może się mylę, kwestia historycznego rozwoju tego. My jesteśmy po prostu, Polska, jeśli idzie o media, jest na jakimś bardzo wczesnym etapie rozwoju. Na nieszczęście przeskoczyła do epoki, w której w mediach na świecie zaczęły się rzeczy straszne dziać i myśmy od razu zaczęli naśladować wszystko, co najgorsze jest na świecie, a nie co jest najlepsze, bo to jest łatwe do naśladowania, prawda? To, co złe, to, co tanie, to, co proste, to, co głupie, a nie to, co mądre. Teraz jeszcze jedna uwaga dotycząca zawodu dziennikarza. Znowu, jakby to dziwacznie nie brzmiało, uważam, że rachunek korzyści i strat wynikający z jakiejkolwiek próby reglamentacji tego zawodu byłby na niekorzyść, że tak powiem, dobra publicznego, jaką stanowi otwartość tego zawodu. I tylko moim zdaniem w każdej z tych spraw trzeba patrzeć na rachunek korzyści i strat, bo idealnych rozwiązań się nie wymyśli. Nigdzie na świecie nie ma idealnych rozwiązań. Są tylko gorsze i jeszcze gorsze, prawda? A w Polsce jest takie przekonanie, że przy pomocy regulacji to można wymyśleć idealny system. Nie można. Trzeba się z tym pogodzić, że są zawsze jakieś mankamenty. I tak samo jest właśnie z dziedziną mediów, prawa prasowego i między innymi tutaj tego dostępu do zawodu dziennikarskiego. Oczywiście, że źle, że to jest, wykonują to ludzie nieprzygotowani, bez żadnej etyki zawodowej tego, ale by było o wiele gorzej jeszcze, gdyby jakaś organizacja dziennikarska wydawała patenty, bo to dopiero by było pole do nadużyć i korupcji i w ogóle rozpaczliwych rzeczy. Dziękuję bardzo.